Na podstawie Biblii pokażę wam, że to, co powiedział Jarosław Kaczyński w Lublinie, rozdając przeróżne prezenty socjalne, za które będziemy musieli zapłacić albo z budżetu państwa, albo będą to musieli zrobić pracodawcy ze swojego zysku, czyli rozdawał, można powiedzieć, nie swoje, że te jego obietnice socjalne świadczą tak naprawdę o tym, że absolutnie nie troszczy się on o zwykłego człowieka, ani o los Polski. Oto dowód. Zobaczcie, Księga Przysłów, czyli najmądrzejszego władcy na ziemi, króla Salomona, 22 rozdział, 16 werset. Kto uciska ubogiego, dopomaga mu do wzbogacenia. Wow! Kto uciska ubogiego, dopomaga mu do wzbogacenia. A dalej jest jeszcze gorzej. Kto daje bogatemu, doprowadza go do zubożenia. Bóg zna naszą tendencję do lenistwa, do tego, żeby nie podejmować ryzyka, nie angażować się, biernie czekać. Dlatego stworzył ten świat, w którym musimy walczyć, musimy coś robić, żeby zyskać. Dlatego kto uciska ubogiego, dopomaga mu do wzbogacenia. On będzie jeszcze bardziej walczył, aż w końcu wywalczy swój dobry los. A kto nawet bogatemu da, sprawi, że on stanie się biedakiem. Podobne myśli możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Oto drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział. Kto nie chce pracować, niech też nie je. W świecie gospodarki ma nie być nic za darmo. Masz wypracować to. Ponieważ każdy z nas ma tendencję do lenistwa. I dalej w liście do Galacjan. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nic nie zasiał, nic nie zeżnie. Bóg uczy nas konsekwencji, uczy nas odpowiedzialności. Dzięki temu możemy rzeczywiście pójść w górę. Jarosław Kaczyński, rozdając ludziom, zresztą nie swoje, tylko cudze pieniądze, w rzeczywistości doprowadza Polaków do coraz większego ubóstwa. Ale ten najmądrzejszy król, Salomon, zobaczmy, w 29 rozdziale swojej księgi mówi: król umacnia kraj prawem. Kto ściąga wiele podatków, niszczy go. Czyli nie kocha. Te wszystkie prezenty socjalne będą właśnie z podniesienia podatków, z podniesienia cen w Polsce lub ze wzrostu inflacji, czyli zostaną ukradzione tobie i mnie. Jeśli ktoś taki program gospodarczy proponuje, nie kocha Polski.